Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Czy to, że w Krośnie zabraknie dwóch liderów, ułatwi nam zadanie? No, z pewnością będzie siła rażenia troszeczkę inna. Z drugiej strony my się cały czas staramy szczyt formy mieć na fazę play-off i to jest dla nas najważniejsze. Także każdy gdzieś tam bardzo mocno się stara i to nie jest łatwe spotkanie. Absolutnie nie podejdziemy na pół gwizdka. Wiemy, że najważniejsze mecze przed nami i traktujemy to jako jeden z elementów tu przygotowania pod fazę play-off. Ostatnio jeździsz na zawody z juniorami i na tym meczu w niedzielę pojawi się nowy junior pozyskany z Neszna, Maksym Borowiak. Jak oceniasz jego formę? Nie mam wiedzy, absolutnie żadnej. Zobaczymy, dzisiaj trenujemy wspólnie. No ja trzymam kciuki bardzo mocno. Wiem, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o formację juniorską z Talmud Falobazy Zielona Góra. Obserwuję, jeżdżę, na razie staram się, co mogę gdzieś tam doradzić, ale no jest duży, duży problem. Nie chciałbym się zagłębiać jakby tutaj w szczegóły, bo to nie czas i miejsce. No ale wiemy, że na tej pozycjach mamy najwięcej problemu, a jest to są to pozycje i osoby, ewentualnie zawodnicy, którzy są bardzo potrzebni, bo każdy punkt będzie piekielnie ważny w tych naszych ukochanych play-offach. We'll be right back.